Otwieram 59. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Witam wszystkich zebranych, radnych, pana burmistrza, panią wiceburmistrz oraz wszystkich gości. Z uwagi na to, że jest to sesja transmitowana i rejestrowana, przypominam o ochronie danych osobowych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum Rady, jest nas 10 radnych. Na początek przeczytam porządek obrad. Otwarcie 59. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt 2. Wręczenie nagrody głównej w konkursie Ekohestia SPA. Punkt 3. Podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie apelu w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w ambitnej polityce ochrony powietrza, tak aby spełniały one między innymi wymogi wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. I punkt 4. Zamknięcie sesji. Czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do porządku obrad? No to przystępujemy do realizacji punktu 2, czyli proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Fułka. Dzień dobry państwu. Ja z drugiego końca Polski, z nadmorza. Nazywam się Wojciech Fułek. Jestem pomysłodawcą konkursu Ekohestia SPA, reprezentuję współorganizatora i fundatora głównej nagrody, grupę Ergohestia, która jako jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe jest zlokalizowane właśnie w uzdrowisku. To jest jedyne polskie towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma swoją główną siedzibę w uzdrowisku, w Sopocie, więc tym bardziej mi było miło przejechać przez całą Polskę, żeby z państwem się spotkać. A spotykamy się w Rabce, żeby... Może odwrotnie powiem. Najpierw zacznę znowuż od Sopotu i powiem tak. My mamy naturalną wentylację powietrza morskimi bryzami, przewiewem pomiędzy właśnie Zatoką Gdańską a wzgórzami morenowymi. Państwo są, mówię o mieszkańcach, mówię o radnych, mówię o władzach samorządowych i okolicy, sąsiadach. Państwo są w wyjątkowo trudnej sytuacji i lokalizacji, gdzie tej naturalnej wentylacji nie ma. Tym bardziej chciałbym powiedzieć, że doceniamy my wszyscy, członkowie kapituły konkursowej, których zaraz przedstawię, bo dwie osoby są tutaj na miejscu, to, co zostało przez ostatnie lata systematycznie wdrażane, zrealizowane, to, co udało się dzięki poparciu Rady Miasta, dzięki poparciu mieszkańcom, władzom samorządowym tutaj zrealizować. Konkurs Ekohestia SPA, o, może zaczniemy sobie. Mamy jakąś tą? A, dobra. Tak? To ja poproszę o tę prezentację, żeby państwu powiedzieć, bo to jest jedyny... Dobra. Że to jest jedyny w Polsce konkurs przeznaczony wyłącznie dla miejscowości uzdrowiskowych. Naturalnym partnerem tego konkursu merytorycznym jest Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, no bo zrzesza po prostu, jest największą organizacją uzdrowiskową i zrzesza niemal wszystkie polskie uzdrowiska. To jest, drodzy państwo, już 7. edycja konkursu, więc mamy się czym pochwalić. W Rabce byliśmy już kilka razy. Rabka startowała chyba 3. Tak, Iwona by mi przypomniała, 3 razy albo 4 razy startowała w naszym konkursie. Za każdym razem było widać ogromną determinację i ogromny postęp tych wszystkich prac i pomysłów, projektów związanych z ochroną środowiska. Ekohestia SPA jest to bowiem konkurs, który promuje i premiuje jednocześnie wszystkie działania szeroko rozumiane, związane z ochroną środowiska i ekologią, przy założeniu, że oceniamy ostatnie 5 lat w tych miejscowościach uzdrowiskowych. Nie tak jak gdzie indziej, że poprzedni rok, bo czasem trafia się niektórym miejscowościom jakiś złoty strzał,
pieniądze unijne, projekt jakiś, który jest realizowany i później można się nim chwalić przez lata. My oceniamy determinację, ciągłość, kompleksowość działań przez ostatnich 5 lat z 5-letnią karencją. Czyli teraz okazało się w tym roku, że po raz pierwszy mogą startować ci, którzy w pierwszej kadencji już byli laureatami głównymi, tak jak Uniejów. Kapituła konkursu to są sami eksperci, którzy związani są z ochroną środowiska. Jest pani profesor Alicja Kicińska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, która zasiada tutaj razem z nami przy tym stole. Jest pani Karolina Smętkiewicz. Taka ciekawostka, pani Karolina dzisiaj jest pracownikiem naukowym Krakowskiego Uniwersytetu, natomiast sporządzała pierwszy wniosek w Uniejowie, bo wtedy jeszcze była związana z Uniejowem, więc dlatego zaprosiliśmy, jakby przeszła do pracy naukowej związanej również z ochroną środowiska, turystyką uzdrowiskową. Zaprosiliśmy panią Karolinę również do prac w kapitule. Jest pan profesor Bogusław Sawicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i jest pan profesor Tymon Zieliński, specjalista od zmian klimatu z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Więc to jest, ja w naturalny sposób jako pomysłodawca przewodniczę tej kapitule, bo z reguły jeżdżę do każdej miejscowości, a dzielimy się później na takim posiedzeniu wszystkimi uwagami. No i po prostu w wyniku głosowania i naszej dyskusji wybieramy kolejnego laureata. Przypomnę Państwu te kilka edycji, żeby Państwo też mieli świadomość, co w Polsce w tej materii zostało zrobione, jakie gminy brały udział. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych zrzesza 46 podmiotów, jest 46 podmiotów ze statusem uzdrowiska. Stowarzyszenie zrzesza prawie wszystkie z nich, a w dotychczasowych 7 edycjach brały udział 34 podmioty samorządowe, czyli 34 miejscowości uzdrowiskowe, więc to daje również skalę tego konkursu. No właśnie, 34 uczestników konkursu, 40 uczestników, a 34 gminy, dlatego że niektóre zgłaszały się tak jak Rabka kilka razy do tego konkursu, więc jest więcej uczestników niż klasycznie podmiotów, ale 34 miejscowości uzdrowiskowe, na tej mapie można wszystkie zobaczyć, które już brały udział i również tych kilka pozostałych, które do tej pory nie wzięły udziału. To są dotychczasowi laureaci i nie wszyscy mają tak trudną lokalizację sąsiedzką jak Państwo. Uniejów, kiedy wygrywał pierwszą edycję w 2016 roku, był najmłodszym polskim uzdrowiskiem, wtedy jedynym geotermalnym. I w naturalny sposób konsekwencja i działania wszystkie związane z uzdrowiskiem i miastem Uniejów i gminą miejsko-wiejską, bo Uniejów takie funkcje też pełni, zostały podporządkowane temu zadaniu, żeby przede wszystkim związać się z tymi na stałe, z tymi źródłami geotermalnymi i maksymalnie je wykorzystać, ale nie tak jakby się wydawało, że wszyscy by sądzili, że najpierw zrobimy koło zamachowe turystyczne, zaczniemy budować na przykład baseny i przyciągać natychmiast turystów. Nie. Najpierw wykorzystano złoża geotermalne do całkowitej zmiany systemu ogrzewania w całym mieście. Więc trochę tak jak na Islandii, gdzie praktycznie wszystkie, całe budownictwo, wszystkie domy, zarówno większe, jak i mniejsze, są zasilane źródłami geotermalnymi. Burmistrz poszedł krok dalej i przetworzył geotermię również na elektryczność i na własne sieci przesyłowe. I za to odznaczyliśmy go przy pierwszej edycji. Busko-Zdrój było jednym z najstarszych uzdrowisk polskich, jak otrzymywało drugą nagrodę, więc to był taki rozrzut pomiędzy nowoczesnością a tradycją.
I Nowy Wrocław był pierwszym polskim miastem, nie tylko uzdrowiskowym, które całkowicie zelektryfikowało system komunikacji miejskiej i wszystkie autobusy były zasilane wyłącznie elektrycznością. Wtedy już, w 2018 roku już byli po realizacji. To był jeden z głównych powodów, dla których Nowy Wrocław został tym laureatem. I zawsze mówiłem prezydentowi Inowrocławia, że za mało się tym chwali. Za mało ludzie wiedzą o Inowrocławiu, wiedzą sporo, o pięknych tężniach, ale o tym, że tam jest całkowicie ekologiczny, bezpieczny dla środowiska i powietrza, redukujący emisję CO2, transport komunikacji miejskiej, to prawie nikt nie wie do tej pory. Więc w dalszym ciągu mówię, że za mało się tym chwalą. Lądek-Zdrój był laureatem czwartej edycji, również z ogromnym potencjałem geotermalnym, ale z zaszłościami i podobnie jak Państwo, z dużymi kłopotami związanymi z własnością na przykład niektórych obiektów. Do tej pory tej geotermii jeszcze nie uruchomili, ale ogromna ilość inwestycji, między innymi całkowicie ekologiczne przedszkole od podstaw zbudowane, zupełnie nowe, przysporzyły tej gminie tytułu właśnie laureata konkursu Ekohestia Spa w czwartej edycji. Gmina Dębica, w zasadzie Latoszyn-Zdrój, to jest też przykład niesamowity, który warto powtarzać, warto powielać, warto pokazywać jako drogę, bo po 75 latach chyba, kiedy Latoszyn-Zdrój został całkowicie zmieciony z powierzchni uzdrowiskowej mapy Polski w 1945 roku, determinacja Rady Miasta, determinacja wójta, tam jest wójt, prawda? Tak, wójta Rokosza, spowodowały to, że w tej chwili Latoszyn-Zdrój ma już status uzdrowiska i gmina Dębica za te wszystkie realizowane przez wiele lat strategiczne decyzje, które do tego doprowadziły, została właśnie laureatem piątej edycji. No i w zeszłym roku zasiadający tutaj w prezydium jednocześnie prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Ja go sam namawiałem na to, żeby się zgłosił, bo to niezręczne było, jak Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, którego jest prezesem, jest współorganizatorem tego konkursu. Ale to Państwu powiem, że długo musiałem namawiać burmistrza Muszyny, doktora Jana Golbę, żeby się zgłosił do tego konkursu, bo uważałem, wszyscy uważaliśmy, cała kapituła, że Muszyna ma się czym pochwalić. W związku z tym też chcielibyśmy ją pokazać jako przykład. I to była pierwsza gmina z województwa małopolskiego. Tak się do tej pory w tych sześciu edycjach składało, że każdy laureat pochodził z innego województwa, jak Państwo widzą. U Niejów do tej pory jedyne uzdrowisko w województwie łódzkim, Busko-Zdrój, Świętokrzyskie, Inowrocław Kujawsko-Pomorskie, Lądek-Zdrój Dolnośląskie, gmina Dębica Podkarpackie i Muszyna Małopolskie. A spotykamy się w Rabce również, żeby Państwu jakby wyjaśnić, kto został laureatem siódmej edycji. Kilka obrazków z tych miejscowości, o których mówiłem, nie będę już ich komentował, bo to bardziej ilustracyjnie, żeby pokazać, co zostało zrobione z szacunkiem we wszystkich tych miejscowościach dla dziedzictwa kulturowego, bo to jest wyjątkowo ważne, więc nie tylko te termy, które są dzisiaj kołem zamachowym całego województwa łódzkiego i jak tam się przyjedzie, to można spotkać przez całe lato mnóstwo kamperów, już nie mówię o obłożeniu miejsc hotelowych. Natomiast tam jest również ogromny szacunek dla dziedzictwa związany zarówno z uzdrowiskiem, ale również tymi obiektami, które tam są, zamkiem czy takim mini skansenem, jak Państwo tam widzą. Busko-Zdrój, no to jak powiedziałem, uzdrowisko z ogromną historią, z ogromnym dziedzictwem. Inowrocław, niezwykle ukwiecone uzdrowisko, więc Ciechocinek, Inowrocław zaliczają się chyba do miejscowości, gdzie jest największej nasadzeń jednorocznych kwiatów, więc też warto na to zwracać uwagę. Też ma to znaczenie, nie tylko w upiększaniu, ale nazwijmy to w powiększaniu i w utrzymywaniu terenów zielonych. Lądek-Zdrój w Kotlinie Kłodzkiej, to jest też miejscowość z ogromnym
zarówno potencjałem tym geotermalnym, który mam nadzieję zostanie wykorzystany, jak i przede wszystkim z ogromnym potencjałem turystycznym. Tam wokół Lądka Zdroju jest 200 kilometrów górskich tras rowerowych zorganizowanych, więc proszę sobie wyobrazić, jak można tam również spędzić czas. Do tego namawiam, bo warto jeździć po wszystkich polskich uzdrowiskach, żeby sprawdzać, co nowego w nich jest, przenosić do własnej miejscowości niektóre pomysły. Tutaj najlepiej na tych obrazkach widać, że Latoszyn-Zdrój powstał w polu. Tam było ściernisko i powstało uzdrowisko, można sparafrazować piosenkę Golców. I tak się właśnie stało, drodzy Państwo. No i Muszyna, która od zawsze ma się czym pochwalić, ale może nie tak zupełnie od zawsze, ale od dawna, tak, z ogromną historią też i z ogromnym dziedzictwem kulturowym własnym, ale przez ostatnie lata rozwinęła się niezwykle, a system, który między innymi przyczynił się do tej nagrody w ubiegłym roku, w ubiegłej edycji, system zagospodarowania śmieci, tak mówiąc na skróty, rzeczywiście jest godny polecenia i wszyscy włodarze samorządowi powinni tam jeździć na nauki pod tym względem. Tak, uczestnicy 7. edycji tegorocznej. 9 gmin uzdrowiskowych myśmy oceniali jako kapituła wszystkie działania kompleksowe, proekologiczne, inwestycje również w zakresie edukacji ekologicznej związanej nie tylko z dziećmi i młodzieżą w szkołach, ale również z lokalnymi społecznościami. I ocenialiśmy ostatnie 5 lat, czyli od stycznia 2017 do końca 2021 roku. To są wszystkie miejscowości, które brały udział w tegorocznej edycji. Z tego mamy na sali również pana burmistrza Kazimierzy Wielkiej, pana Adama Wodziąga, więc szczerze witamy i cieszymy się, że pan dojechał, dlatego że do ścisłego finału z tego zestawu awansowały 4 gminy. Były to Goczałkowice-Zdrój, była to Rabka, był to Uniejów i była to właśnie Kazimierza Wielka, też z ogromnym potencjałem na przyszłość, gdzie dopiero tworzy się tradycja uzdrowiskowa, tak bym to określił. Państwo powinni być niezwykle dumni. Ja chcę podziękować również urzędnikom, którzy tutaj w Rabce współtworzyli ten program, a bardziej byli jego wykonawcami, bo dzięki radnym i dzięki panu burmistrzowi on mógł zostać wdrożony, a pani Kasia, pan Stanisław, jak pamiętam, te osoby, które z nami odwiedzały różne miejsca, pokazując wasze inwestycje, myślę, że ogromną pracę wykonali w ciągu ostatnich lat i pewnie nie tylko oni, tylko całe zespoły poszczególnych wydziałów, które przyczyniły się do tego, że Rabka znalazła się w gronie ścisłych finalistów. Jednej gminy nie ocenialiśmy, tym razem nie pojechałem, ale zachęcamy ją, bo nie jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Gołdap nie była, mimo to się zgłosiła, bo słyszała na naszym konkursie. Ja burmistrza Gołdapi zachęcam teraz, żeby się zapisał, bo uważam, że najbardziej skuteczną organizacją, mówię to również jako długoletni członek zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, w tej chwili honorowy członek tej organizacji, jest najbardziej skuteczną organizacją zrzeszającą wszystkie uzdrowiska w Polsce. No i dzięki stowarzyszeniu między innymi państwo mogą otrzymywać dopłatę z ministerstwa do opłaty uzdrowiskowej, czego wcześniej nie było i dzięki temu jakieś realizować kolejne inwestycje. To jest tak tytułem podsumowania 7 dotychczasowych edycji. To jest, tak na koniec powiem tylko, bo to ma jakieś wyobrażenie, 700 tysięcy złotych przeznaczonych na inwestycje proekologiczne w gminach uzdrowiskowych. W tym roku nagroda również wynosi 100 tysięcy złotych dla tej gminy. Ci ściśli finaliści, więc również i Rabka, otrzymają od 1 stycznia specjalne polisy od szkód środowiskowych. Gdyby cokolwiek państwu zagrażało, czego nie życzę, to takie polisy również do Rabki trafią i do wszystkich tych finalistów. A teraz myślę, będzie najlepiej, jak ja oddam głos gospodarzom, żeby tą prezentację, co Rabka zrobiła i z czym zgłosiła się do konkursu, zrobili po prostu ci, którzy się najlepiej na tym znają.
Bardzo proszę o przedstawienie prezentacji. Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Kiersztyn, jestem inspektorem ekodoradcą i będę miał ogromną przyjemność zaprezentować działania na rzecz ochrony powietrza w gminie Rabka-Zdrój w latach 2018-2020. Gratuluję mojemu przedmówcy tutaj wspaniałej prezentacji, zwłaszcza duże wrażenie zrobiły na mnie te zdjęcia. Nie we wszystkich tutaj uzdrowiskach byłem, no ale po tej prezentacji tutaj na pewno je odwiedzę. Proszę Państwa, zacznijmy od takich twardych działań w gminie Rabka-Zdrój. To jest spis, podsumowanie, nasze podsumowanie projektów, które robiliśmy w ramach regionalnych projektów operacyjnych czy umów podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także innych środków czy środków unijnych. Tutaj jak Państwo zobaczycie, na czerwono są projekty już zrealizowane, część projektów jeszcze jest w trakcie realizacji. Jeżeli podsumujemy te wszystkie projekty, to wartość tych projektów, jaką udało nam się pozyskać dla mieszkańców, to jest prawie 14 milionów złotych z podziałem na poszczególne działania. Projekty OZE, głównie tutaj skupiliśmy się na projektach dotyczących wymiany kotłów, jak również program Czyste Powietrze. W tym nowym rozdaniu europejskim głównie nacisk będzie kładziony właśnie na projekty OZE i tutaj myślę, że te wydatki też nam wzrosną. Proszę Państwa, tak wygląda nasza gmina. To na zielono to jest gmina miejska Rabka-Zdrój. Jak Państwo widzicie, ona jest praktycznie w 100% zgazyfikowana. To jest obszar parku miejskiego. To na czerwono to są projektowane sieci gazowe. Ponieważ doszliśmy do takiego tutaj założenia, że jakby chcemy się oprzeć na potencjale technicznym i ekonomicznym Polskiej Spółki Gazownictwa, bo jak Państwo zapewne wiecie, w tych gminach miejskich, miejsko-wiejskich czy wiejskich jest zawsze problem z finansowaniem. Natomiast no, taki tutaj państwowa firma no, jest w stanie nam pomóc. Myśmy zawarli z nimi porozumienie w kwestii takiej, aby nam 100% zgazyfikować tej gminy. Czyli to są kolejne sołectwa. Na czerwono mamy tutaj sołectwo Chabówka i ono jest praktycznie w 100% będzie zgazyfikowane. Ono już częściowo w 50% mniej więcej jest już zgazyfikowane. Kolejne sołectwo to jest sołectwo Ponice. Ta nitka już jest skończona, ten etap już jest skończony i tutaj mamy zgazyfikowane i jak gdyby kwestia też ostatniego sołectwa, to jest tutaj sołectwo Rdzawka. Jak Państwo widzicie, mamy zapewnienie z Polskiej Spółki Gazownictwa, że to zostanie zrobione i praktycznie cała nasza gmina będzie zgazyfikowana. To jakby w kontekście tych działań związanych z ochroną powietrza ma to bardzo duże znaczenie. Jeszcze tutaj nadmienię, że przed gazyfikacją myśmy robili takie spotkania w mieszkaniach, na sołectwach, gdzie tłumaczyliśmy mieszkańcom, na czym to polega, byli przedstawiciele PSG i można było jakby od razu uzyskać informacje, jakie będą przebiegi linii gazowych. Kolejna sprawa, również mamy podpisane porozumienie z PGNiG-iem, to dotyczy to takiej obsługi powiedzmy formalnej. Chodzi na przykład o napisanie wniosków do przyłączenia do sieci gazowej, ale nie tylko, jest również takie doradztwo związane właśnie ze zmianą systemu ogrzewania. Co miesiąc tutaj przyjeżdża do nas pracownik PGNiG-u, podpisuje, zbiera te wnioski nie tylko z naszej gminy, ale również z innych gmin, z gmin ościennych, po prostu ludzie przyjeżdżają, pan na miejscu pisze te wnioski, zabiera i później przesyłane są mieszkańcom umowy. Proszę Państwa, druga sprawa, kolejna sprawa, udało nam się podpisać umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w kwestii tutaj, jak Państwo widzicie, strumień drugi, chodzi o taki budynek senioralny. To będzie taki przykładowy budynek, w którym, zresztą ja bym jeszcze o tym mówił, natomiast to zupełnie bez kosztów, bezkosztowa inwestycja. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje tą inwestycję, natomiast u nas będzie taki modelowy, wzorcowy budynek. O, tak to będzie wyglądało. Ma to duże znaczenie, kolosalne znaczenie, zwłaszcza w kontekście zasobów komunalno-bytowych, gdzie my, powiedzmy, borykamy się z mieszkańcami, którzy są jakby zasiedleni w takich zasobach właśnie 100-150-letnich. I powiedzmy, też idea jest taka, aby tych mieszkańców właśnie przesiedlać do tego nowego budownictwa. Tutaj są te cechy takie demonstratory, jak Państwo zobaczycie, one jakby główne założenia to jest możliwość
się replikacji w dowolnej lokacji w Polsce. To do nas będą przyjeżdżali włodarze z całej Polski, będą mogli sobie obejrzeć ten budynek, zobaczyć jak on funkcjonuje i powiedzmy ten wzorzec jakby zreplikować w swojej gminie. W 68% będzie on jakby wykonywany z materiałów modułowych, wykonywanych właśnie z pochodzących z recyklingu. Zapewnienie wody, prawda, wody, niska emisyjność, kwestia też związana z budownictwem, tak, czyli szybkością tego budownictwa. W 6 miesięcy taki budynek ma być stawiany i przenoszony jakby w inne miejsce. Także na pewno nam to ograniczy emisyjność, będzie również związana tutaj też kwestia z opieką tych mieszkańców, czyli będzie pokój taki lekarski, pralnia i tak dalej. Kolejnym etapem, proszę Państwa, w 2015 roku był projekt, wielki projekt unijny, który jest teraz właśnie wpisany w programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, czyli ekodoradca w każdej gminie. Jak Państwo widzicie, marszałek tutaj przyjechał do nas i to właśnie w Rabce Zdroju z wszystkimi włodarzami ten projekt był podpisany. On jest realizowany właśnie praktycznie w każdej gminie teraz w Małopolsce. I tutaj jeszcze dodam, że z tego co wiem, co tutaj Urząd Marszałkowski mówił, był to projekt najwyżej jakby punktowany właśnie w Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Tutaj to, co Pan powiedział, kwestie związane z edukacją. Tutaj, tak jak Państwo widzicie, my prowadzimy edukację w szkołach. Ja na takich spotkaniach z dziećmi zawsze zabieram Straż Miejską. Rozdajemy tym dzieciakom nagrody, prowadzimy taką prezentację. Tu są takie print screeny z tego, jakby tłumaczymy no, jak to ma wyglądać ta powiedzmy, edukacja ekologiczna. Druga sprawa, imprezy kotlarskie. Mamy taki wspaniały tutaj amfiteatr. Zaprosiliśmy mnóstwo, no tutaj jak Państwo widzicie, wszystkie te firmy przyjechały tutaj do nas, prezentowały swoje wyroby, aby właśnie można było, mieszkańcy mogli w takiej interaktywnej tutaj dyskusji z tymi kotlarzami no, dowiedzieć się kwestii związanych ze zmianą systemu ogrzewania, z dociepleniem budynku i tak dalej. Tutaj mamy przykład imprez masowych, jakie są organizowane u nas. Tutaj jest kilka takich slajdów, jak Państwo zobaczycie, tutaj mieszkańcy biorą czynny udział w takich imprezach. Kwestia szkoła, edukacja w szkołach, mamy też taki, powstało specjalny teatr, został napisane przedstawienie i ono było wystawiane w szkołach, to są właśnie jakby zdjęcia z tych przedstawień, tak to wyglądało. Teraz na tym etapie właśnie to jest informacja sprzed tygodnia, u nas na szkole funkcjonują takie czujniki, można sobie, dzieci są jakby zaangażowane w to, mają tutaj od razu odniesienie do tego, co się dzieje, no i na tej podstawie można tutaj budować całą kampanię związaną z edukacją w szkołach. Kolejna sprawa to nie tylko powiedzmy ta akcja, ale też powiedzmy kwestia związana z kontrolą. Mamy Straż Miejską na szczęście. Straż Miejska w ramach tutaj obowiązującej uchwały antysmogowej może mieszkańcom za darmo, nieodpłatnie takim urządzeniem sprawdzić wilgotność drewna opalanego, jakie jest stosowane właśnie czy w kominkach, czy w kotłach. No, w przypadku podejrzenia o to, że jest jakby nielegalne tutaj, znaczy, przepraszam, tak, niedopuszczane substancje, są pobierane próbki, oddawane do laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę. Następnie, jeżeli wyjdzie z tego w protokołu, że coś jest nie tak, sprawa trafia do sądu w Nowym Targu, sąd do 5000 nakłada grzywną takiego mieszkańca. Proszę Państwa, ten obrazek to jest print screen z naszej strony internetowej. W przypadku, gdy dochodzi do jakiegoś, ktoś ma podejrzenie o przekroczeniu, czy jakieś, tutaj jest wypisane, odnośnie czego to dotyczy, tak? Jeżeli na przykład mamy podejrzenie spalania odpadów, tak, można to zgłosić przez urządzenie mobilne, to jest, trafia to do Urzędu Marszałkowskiego, przechodzi do Straż Miejską, na Straż Miejską i następuje kontrola. To jest anonimowo, można to zrobić anonimowo za pomocą urządzenia mobilnego, po prostu instalując sobie taką aplikację na komórce. W 2019 roku zainstalowaliśmy stację pomiarową Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i to jest stacja, która pokazuje nam cały czas wyniki online i w takiej formie, tak jak Państwo zobaczycie, tutaj pokazuje, jak to wygląda. Natomiast te wyniki są uwzględniane w Państwowym Monitoringu Środowiska. Oprócz tego mamy również monitoring obywatelski, czujniki Early, jak również inne czujniki, które też jakby funkcjonują w naszej gminie.
Wykonujemy również dla mieszkańców badania kamerą termowizyjną, tak to można, to są właśnie przykłady z naszych tutaj pomiarów. Prowadzimy również takie filmiki. Zawiązaliśmy porozumienie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, gdzie pan profesor tutaj opowiada o smogu i jakby w tej kwestii edukacyjnej prowadzi również takie prezentacje. Współpracujemy ściśle z krakowskim alarmem smogowym, z polskim alarmem smogowym oraz z taką tutaj organizacją, to są organizacje pozarządową Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. Proszę państwa, również braliśmy udział w projekcie CEP, dwa lata przed tym, jak ustawa weszła i zobowiązała wszystkich do spisania się ze źródeł ogrzewania. Myśmy już dwa lata przed tym projektem współpracowali tutaj z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Mamy również podpisane porozumienie z Politechniką Krakowską w kwestii jakby takiej technicznej przy pomocy nam pomagają odnośnie właśnie przeprowadzania audytów i jakby wyznaczenia zakresu dla prac niezbędnych do tego, aby poprawić stan jakości powietrza w Rabce Zdrój. Przepraszam. Proszę państwa, takie nagłówki pokazywały się w prasie ogólnopolskiej w chwili, kiedy ogłosiliśmy, że Rabka przystępuje do tego, że na naszym terenie chcą wprowadzić uchwałę antysmogową. To są jakby tylko takie przykładowe nagłówki, natomiast wszystkie media w Polsce mówiły o tym, no i tutaj państwo macie przykład tego. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w Małopolsce, która zdecydowała się na to, aby w strefie A i B wprowadzić uchwałę antysmogową. Ona obowiązuje nadal, natomiast jak państwo sobie przypomniecie tą mapę związaną z gazyfikacją, to praktycznie w tym obszarze, gdzie mamy 100% gazyfikacji, właśnie ona obowiązuje. Tutaj jest krótko napisane jej założenie, ale tak naprawdę chodzi nam w tej uchwale antysmogowej o to, aby takie urządzenia grzewcze, które jakby występują u niektórych mieszkańców, wymieniać w naszych projektach gminnych na takie urządzenia. To jest kocioł gazowy, kocioł pelletowy, pompa ciepła i tutaj to jest zasobnik na OZE. I poprzeczka wyżej. Chcielibyśmy, aby w tym obszarze A i B funkcjonowały właśnie urządzenia OZE. Tak to wygląda. To jest jakby print screeny z obsługi pompy ciepła, tutaj, która jest zainstalowana w Urzędzie Miejskim. I chcielibyśmy, aby jakby urządzenia OZE objęły praktycznie wszystkie budynki jakby w tej strefie A i B, tam gdzie sięga ta nasza uchwała antysmogowa. Proszę państwa, dwa razy mówiliśmy o naszym problemie i o tym właśnie, o programie uzdrowiskowym na dwóch sejmowych komisjach. I tu jest właśnie jakby ta wizja naszego programu dla uzdrowisk, czyli chodzi o to, aby w kwestii prawnej współpracować tutaj z Sejmem, z Politechniką Krakowską w kwestii związanej z techniką, realizacja, czyli dopełnienie tego programu, czyli wyznaczenie kierunku, w którą stronę mamy się rozwijać, efekt ekologiczny monitorowany między innymi przez stację i tak miał powstać ten program pilotażowy i o tym żeśmy mówili na komisji sejmowej. I z mojej strony to już tyle. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Fulka. Tak, to jeszcze ja, bo mnie trudno oderwać od mikrofonu, jak już do niego jestem blisko. Bardzo dziękuję panu Stanisławowi, bo ja niezwykle doceniam zaangażowanie, ilość tych programów, które państwo zrobili osobiście, nie jako członek kapituły, ale osobiście śledząc również to, co również jako samorządowiec od 1990 roku, więc mam prawo porównywać. Jak państwo zauważyli i mówiłem o tym, przyjechałem z Sopotu. Sopot był również w gronie uczestników tego konkursu, żadnego kumoterstwa nie ma. To Rabka trafiła do grona ścisłych finalistów z Kazimierzą Wielką, z Uniejowem i z Goczałkowicami. Również dlatego, że doceniamy właśnie konsekwencje i determinację i ciągłość tych działań i skalę, tak jak w przypadku Rabki. I zawsze przypada mi zaszczyt
zaszczyt i przyjemność ogłoszenia werdyktu kolejnej edycji konkursu Ekohestia Spa. Ja przy tej okazji też niezmiennie mówię, że każdy sukces, taka gmina jak Rabka, to na razie jest początek pewnej drogi, ale z tej drogi w zasadzie przy tych wszystkich działaniach, które Państwo już podjęli, nie da się zejść, więc na końcu tej drogi musi być niewątpliwie sukces, a po drodze jakieś mniejsze lub większe sukcesy. Ja zawsze wtedy powtarzam, że sukces jest zasługą przede wszystkim ludzi, w tym wypadku całego grona władz samorządowych, obydwu stron, czyli strony uchwałodawczej, czyli radnych wszystkich i strony wykonawczej, czyli władz samorządowych, pana burmistrza, jego zastępców. I gdyby nie konsekwencja wasza wspólna, to również mieszkańcy by nie odczuli tego sukcesu. Więc ja nie będę dalej przedłużał już, zazwyczaj wygłaszam laudację. Ale Państwo już w prezentacji pana Stanisława zobaczyli, że no i pewnie się domyślili, że skoro spotykamy się w Rabce, to laureatem 7. edycji konkursu Ekohestia Spa, czego mam niewątpliwą przyjemność teraz doświadczać razem z Państwem, jest Rabka Zdrój. Serdecznie gratuluję. Ale to nie wszystko, bo mamy trochę prezentów, o jakbym mógł pana Stanisława o kilka z nich poprosić i panią Iwonę ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Tak, ale tak teraz? Dobrze. To jeszcze trochę będziemy mieli, myślałem, że w kolejnym punkcie, ale rzeczywiście może zanim przejdziemy do tych takich części już bezpośrednio czeku, który Państwo za chwilę otrzymają, który można zrealizować i spieniężyć za chwilę, do czego dojdzie. Poproszę jeszcze, bo tutaj najlepszą rekomendację wystawi pani profesor Alicja Kicińska, która rodzinnie jest związana z Rabką, ale nie dlatego Rabka dostała nagrodę. Pani profesor, prosimy. Dziękuję pięknie za zapowiedzenie. Szanowni Państwo, nasza kapituła działa w sposób bardzo demokratyczny. Każdy z jej członków ma prawo wypowiedzieć swoje odczucia, sugestie, to co wyczytał w wniosku, ale to również na czym się zna i odnieść się do wielu wniosków, które już mieliśmy przyjemność czytać od pierwszej edycji, a jest już ona teraz obecna 7. Rabka Zdrój od samego początku przystąpiła do tego konkursu i mieliśmy przyjemność wszyscy odwiedzić to uzdrowisko i na przestrzeni tych 7 lat obserwować Państwa starania, włodarzy tego miasta, mieszkańców i obserwować, jak zmienia się ta miejscowość, a zmienia się bardzo pozytywnie. Do tej pory nagradzaliśmy laureatów, którzy dokonali już czegoś, gdzie miało to charakter taki bardzo wymierny. Natomiast w tym roku była bardzo burzliwa dyskusja, nie dlatego, że nie zgadzaliśmy się, tylko dlatego, że tak dużo dyskutowaliśmy o sytuacji, która jest w uzdrowiskach, o tym wszystkim, z czym uzdrowiska muszą się zmierzyć, o ich nierównych, byśmy powiedzieli, takich obdarowaniach przez naturę i chcieliśmy wyróżnić działania ludzi, dlatego że rzeczywiście w tej kategorii w Rabce zrobiono bardzo dużo i chcemy dać taką nadzieję też innym, że nie zawsze musi być ten taki duży sukces z piękną kokardą, ale ten wysiłek jest nieprawdopodobnie ważny i zauważalny. Rabka Zdrój, nagroda za całość działań, determinację włodarzy i mieszkańców tego uzdrowiska w rozwiązywanie głównego problemu środowiskowego, jakim jest jakość powietrza. Tak sobie żeśmy to nazwali, ponieważ wiemy, z jakim też negatywną opinią przez lata Rabka musiała się tu mierzyć, a mimo wszystko nie poddała się, mimo wszystko stawała co roku do tej walki z podniesionym czołem. Wniosek Rabki był zatytułowany Działania Rabki wpływające na ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy. I tutaj wskazano bardzo istotne cele strategiczne, które chciałam przeczytać z tego wniosku Państwu. Podniesienie społecznej świadomości potrzeb dbałości o wysoką jakość powietrza poprzez edukację, poprzez informacje i integrację działań.
Było mówione, ile środków zostało przeznaczonych na cele proekologiczne na przestrzeni ostatnich 5 lat. Ja chcę podkreślić, że zaledwie, może nie zaledwie, ale 6% były to środki własne. Pozostałe były to środki zewnętrzne. Czyli widzimy determinację tych działań właśnie nie z problemem, który się mierzymy, ale jak ten problem rozwiązać. Postawiono na zdrowie, dobrobyt ludzi, postawiono na osiągalne, czyste źródła energii, postawiono na działania na rzecz klimatu. Co mnie osobiście, ale nie tylko mnie, ujęło w tym wniosku. Szereg aktów prawa miejscowego podjętych przez gminę, uchwała antywęglowa, plan gospodarki niskoemisyjnej, liczne inwestycje, dotacje. Doczytałam we wniosku pewnego typu opracowanie, które myślę, że bardzo przekonało też komisję. Redukcja poprzez właśnie wymianę źródeł ciepła na gazowe w ilości 480 sztuk spowodowała na te nowoczesne kotły, które oglądaliśmy, że dla środowiska jest to zysk w postaci zmniejszenia o 98% ilości emisji PM10, 96% PM2,5%. I 58 CO2. Gmina realizuje programy dotyczące ochrony powietrza. Tu było ich 9 wypunktowanych i nie będę się do tego odnosiła. Gazyfikacja gminy. Muszę Państwu powiedzieć, że o tym się przekonałam kilka lat wcześniej, ponieważ na konferencji siedziałam właśnie z prezesem oddziału, który do Państwa na drugi dzień jechał i mówi, męczą mnie w tej Rabce, muszę tam do nich jechać. Uśmiechnęłam się, powiedziałam, to musi pan rzeczywiście jechać, bo dla nas wszystkich jest to ważne. Jest to ogromne przedsięwzięcie, nie tylko finansowe, ale również no, takie społeczne i na pewno niełatwe, ale jak widzimy bardzo, bardzo konsekwentnie realizowane, warte nagrodzenia. Ujął nas Państwowy Obywatelski Monitoring Jakości Powietrza. Szanowni Państwo, to nie tylko PM10, to nie tylko PM2,5, to jest ten benzoalfapiren, tak? Jeden z związków organicznych, który występuje w tej grupie WWA. Nie tylko on, on jest najbardziej rakotwórczy, ale występują też i inne, które też muszą być mierzone i które też wpływają na zdrowie nie tylko kuracjuszy, ale przede wszystkim mieszkańców tego miasta. Programy edukacyjne, odetchnij w uzdrowisku, pikniki ekologiczne, program LIFE, porozmawiajmy o smogu. Ta systematyczna kontrola palenisk, ekointerwencja, aplikacja, działalność ekodoradcy. Tutaj pan Stanisław tak przemknął. W dokumentach doczytaliśmy, że było to ponad 3700 petentów do obsłużenia, ponad 2000 telefonów, prawie 2000 maili. To jest obraz, jak ważna jest taka osoba, która się po prostu tym zajmuje i rozwiązuje czasami bardzo ważne, może innym się wydaje błahe problemy, ale jak widać, każda z tych interwencji na pewno miała swój pozytywny oddźwięk. I coś, co możemy powiedzieć, spotyka się bardzo rzadko w takich wnioskach, bo gminy mają do tego prawo, chcą pokazać się od jak najlepszej strony. A Rabka napisała nam szczerze w tym wniosku, przeczytam, samorząd gminy potrzebuje wsparcia finansowego, ale również kadrowego do efektywniejszego realizowania działań. W tym wniosku znaleźliśmy zdanie, problemem jest benzoalfapiren. Nie ukrywanie tego, z czym się Państwo mierzycie. To są problemy, my o nich wiemy. Natomiast to, ile jest robione właśnie przy ich rozwiązywaniu, obniżaniu, nawet o kilka procent, to już jest bardzo duży sukces. Bo przecież działacie Państwo nie tylko dla kuracjuszy, ale również dla swoich mieszkańców. Mamy nadzieję, że ta nagroda będzie takim klasycznym dmuchnięciem w Państwa skrzydła, że te 100 tysięcy będzie wykorzystane, wiemy na co, bo we wniosku musieliście Państwo zdeklarować i my to sprawdzimy. Natomiast myślę, że te 100 tysięcy nie jest tak istotne, jak wydźwięk tej nagrody. Chcielibyśmy, żebyście Państwo wiedzieli, że widzimy to, że jesteśmy pod wrażeniem tych działań. Tych działań, które od 7 lat tutaj są realizowane drobnymi krokami.
po tej jednej nitce i tak powolutku, powolutku, tak jak to górale mówią, jak już wsadzimy nogę do drzwi, no to jest szansa, że wejdziemy do tego pokoju, prawda? I też chcemy pokazać też innym gminom uzdrowiskowym, że nie mając tej bryzy sopockiej, mając to koszmarne pod tym względem, tak, położenie w Kotlinie, nie tylko zresztą Rabka, ale inne też gminy, dużo można w tym temacie zrobić. Gratulujemy Państwu tego, co już osiągnęliście. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. No i kończąc powiem, czekamy na dalsze działania. Także wszystkiego dobrego, gratulujemy i zachęcamy pozostałe gminy do takiej samej determinacji albo jeszcze większej. Dziękuję bardzo. No to co, ja poproszę pana Jana Golbę, doktora Jana Golbę, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, prezesa i równocześnie burmistrza Muszyny, bo chcę państwu zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii tego konkursu zdarzyło się, że nagradzamy zresztą rok po roku gminę z tego samego województwa, które boryka się z tymi problemami, o których mówiła pani profesor, nie tylko ta gmina zresztą, nie tylko Rabka. Więc mamy trochę prezentów, którymi postaramy się wszystkich obdzielić, żeby było sprawiedliwie, bo i pana przewodniczącego, i pana burmistrza zapraszam, Jana Golbę, który jeszcze parę zdań powie, ale najpierw ta miła uroczystość. Że tu będzie lepiej zdjęcie zrobić, także... Ja przywiozłem dwa czeki, na drugim też jest 100 tysięcy, gdyby się zepsuły. Mogę wam zostawić dwa, ale nie wiem, czy wam zrealizują. Inflacja... Jeszcze jeden mamy kosz, bo z tego grona finalistów, drodzy Państwo, z których rodzą się przyszli laureaci, miejmy nadzieję, jest z nami pan burmistrz Adam Bodzioch i chcieliśmy mu też pogratulować tego finału, to po pierwsze, bo zaczyna dopiero tą historię, ale widzimy ogromny potencjał, a ponieważ w tak ciężkich warunkach dojechał tutaj, mimo że jest z innego województwa, ale ma bliżej do Krakowa, do Rabki chyba niż do Kielc, co?
No właśnie. Także panie burmistrzu, zapraszam. Gratuluję tej determinacji w zakresie działań uzdrowiskowych i ekologicznych. To też na pamiątkę i na zachętę, żeby w przyszłym roku też mógł pan wystartować w konkursie, bo nie jeden raz trzeba startować, żeby wygrać, jak się okazuje. Dziękujemy bardzo za nagrodę i proszę o zabranie głosu pana burmistrza Leszka Świdra. Panie prezesie, panie przewodniczący, szanowna kapituło, pani burmistrz, radni i wszyscy zebrani goście. Chciałbym podziękować kapitule, że doceniła naszą pracę, że doceniła nasz wkład, to co zrobiliśmy na przestrzeni tych lat. Ja wiem, że zła wiadomość sprzedaje się lepiej i doświadczyliśmy tego wielokrotnie jako gmina, ale liczę również, że ta dobra wiadomość, że ona się również przebije. Gdy rok temu byłem w Muszynie, mogę na pocieszenie Kazimierzy powiedzieć, że byliśmy wyróżnieni, tak jak i wy dzisiaj. Chcę powiedzieć, że miałem okazję też poznać i usłyszeć, co w ubiegłym roku zrobiła Muszyna, albo inaczej na przestrzeni tych lat, co zrobiła Muszyna, i uświadomiłem sobie, jak ogromna praca została tam wykonana. I nie uchylamy się również od tego, że my tą pracę musimy wykonać i my tą pracę i to wyzwanie podjęliśmy. Ale tak jak tu zostało powiedziane też na początku, że alarm smogowy, który, jak to było powiedziane, walił w Rabkę, w momencie, gdy zostałem burmistrzem i gdy spotkaliśmy się z przedstawicielami alarmu smogowego, to powiedziałem to, o czym zostało też tu powiedziane. Powiedziałem, że mamy problem i mamy bardzo poważny problem, ale chcemy ten problem rozwiązać. Potrzebujemy wsparcia i pomocy i zadałem pytanie, czy możemy liczyć na tą pomoc. I to wsparcie i tą pomoc uważam, że otrzymaliśmy, za co również z tego miejsca chciałbym podziękować. Chciałbym również podziękować radnym, którzy też widzieli, że ten problem mamy, ale nie ukrywam, że radni mieli również poważne obawy, czy to wyzwanie zostanie również podjęte przez naszych mieszkańców, dlatego że w wielu przypadkach jest tak, że nie każdego stać na to, żeby dokonać tej wymiany, żeby podjąć to finansowe wyzwanie. Natomiast to wyzwanie zostało podjęte i tu chciałbym też podziękować jako doradcy za to, że nawet tych wątpiących starał się przekonać, że warto, że trzeba, że innego kierunku również nie ma. Chcę podziękować też mediom, te, które informowały o podejmowaniu przez nas różnych działań, bo najczęściej to jest tak, że wszyscy oczekują efektu. Natomiast efekt przychodzi później, efekt przychodzi po latach. Wielokrotnie jest tak, że efekt jest widoczny dopiero za parę lat, ale wszystkie te działania, które są podejmowane tu i teraz, dzisiaj, one zmieniają między innymi nawet te odczyty, które są, bo gdy porównałem sobie sprzed iluś tam lat, to mieliśmy tak naprawdę prawie całą tablicę Mendelejewa. Natomiast dzisiaj, o czym pani profesor tu mówiła, mamy przekroczenia benzoalfapirenu
I to jest wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić, ale zdecydowanie nie są to już takie przekroczenia, jak były. Mniejsza ilość dni i myślę, że mamy wyznaczony kierunek i będziemy się go konsekwentnie trzymać. Podejmowaliśmy uchwały, nad którymi Rada wielokrotnie dyskutowała, spierała się. Radni różnili się między sobą, każdy starał się jakby bronić swojego stanowiska, albo każdy z radnych starał się też pokazać kierunek, który według niego powinniśmy podjąć. Powiem tak, nie uchylaliśmy się od tych wyzwań, podejmowaliśmy te kierunki. Czy wszystko udało się zrealizować? Nie, ale myślę, że to jest jeszcze, pewne rzeczy są jeszcze przed nami i w tym kierunku bezwzględnie pójdziemy. Ja mogę powiedzieć tak, uważam, że my jako gmina jesteśmy w drodze i ta droga przed nami jeszcze jest długa, ale wierzę w to, że zwycięstwo będzie nasze i wierzę w to, że będzie to z korzyścią dla naszych mieszkańców, dla gości, dla kuracjuszy, dla wszystkich, którzy do nas tutaj przyjadą, bo tak naprawdę to, co zawsze mówię, uważam, że dla uzdrowiska nie ma innego kierunku, jeżeli chcemy być uzdrowiskiem. Natomiast przede wszystkim musimy również myśleć o naszych mieszkańcach, bo tu mówimy o ich życiu i zdrowiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu pana doktora Jana Golby, prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna kapituło, szanowni państwo. Tak się składa, że samorządowcem jestem już od dłuższego czasu i w swoim życiu uczestniczyłem w różnego rodzaju procesach związanych z ekologią. Dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że dzisiaj mówimy o kwestii czystości powietrza, podejmowanych działaniach, które wydają się, że są bardzo oczywiste, a jednak nie są zawsze społecznie akceptowalne lub też są trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo z wielu powodów. I chciałbym przypomnieć lata 90., wtedy kiedy w zasadzie nikt nie miał problemów, co spłynie do rzeki, oczyszczalnie ścieków funkcjonowały jak funkcjonowały, wysypiska, to były składowiska, nikt nie prowadził żadnej selekcji odpadów, jakiejś tam preselekcji, to w ogóle były rzeczy nieznane. Przypomnijcie sobie państwo jeszcze ten czas, nie tak dawno zresztą, gdzie bez żadnego problemu, bez żadnych skrupułów wypalaliśmy w naszych ogródkach śmieci, gdzie spalaliśmy odpady budowlane typu steropian na przykład, czy też butelki lądowały w ogniskach. Nikt nawet nie myślał o tym, żeby one trafiły na wysypisko. To były rzeczy wtedy dla nas w ogóle niezrozumiałe, o czym my mówimy, o jakim selekcjonowaniu czegokolwiek. Jak to, jakąś butelkę, będziemy to był problem dla społeczeństwa, żeby mieć dwa worki na śmieci, czy nawet trzy worki na śmieci. No i popatrzmy dzisiaj. Z tym wszystkim, żeśmy się uporali, tego problemu nie ma, nowoczesne oczyszczalnie, systemy selekcjonowania odpadów, przoki, nie przoki, czy jak je tam nazwiemy, możemy sobie tu różne nazwy wymyślać, to wszystko funkcjonuje i to zostało przez społeczeństwo zaakceptowane. O jednej rzeczy tylko trzeba wspomnieć. No chociażby oczyszczalnie ścieków czy kanalizacje. Bardzo niechętnie gminy do tych projektów przystępowały, bo tego społecznie nie widać. Tym się społecznie wręcz przeszkadza, bo budujemy komuś, ryjemy mu, że tak to nazwę, ogródek i budujemy kanalizację i wszyscy się przeciwko temu buntują, no bo jak? Ale żeby było czyste środowisko, chciałby. Żeby była czysta woda, chciałby. Bo dzisiaj już mamy tego świadomość, że jest nam potrzebne czyste środowisko, czysta woda, ścieki mają być oczyszczone, jeżeli chodzi o śmieci, powinny być tanie, zebrane, wywiezione i tak dalej. I przechodzimy do czystego powietrza. Ja gazyfikowałem Krynicę kiedyś, całą gminę. Czy państwo myślicie, że ktoś miał świadomość, że potrzeba jest czystego powietrza gazyfikacji?
to wtedy w ogóle nikt o tym nie myślał. Myśleli przede wszystkim o tym, że to będzie łatwiej. Piece były z Junkersów, ludzie dlaczego gazyfikowali? Bo był gaz tani. Gazem się lepiej opłacało opalać. Później przyszedł czas inny, kiedy do piecy się wkładało wszystko, bo gaz podrożał. Jeszcze nie było tej świadomości generalnie tej ekologicznej, którą mamy dzisiaj, gdzie dzisiaj no, mówimy, że no, gaz jest też, chociaż już są różnego rodzaju na ten temat opracowania, że trzeba szukać innych, alternatywnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i właśnie walki o to czyste powietrze. I wtedy nie mówiliśmy o, kto tam wiedział o PM10, o PM2,5, benzoalfapirenie, to w ogóle jakaś, dzisiaj jeszcze nie każdy wie, co to praktycznie jest. To od niedawna to wszystko funkcjonuje. Ale dlaczego o tym mówię? Bo nasza świadomość wzrosła. To jest niesamowicie istotne, żeby tą świadomość budować od szkoły, od przedszkola. Tak samo, jeżeli chodzi o rozwiązania. Te rozwiązania ekologiczne są drogie. My sami jako gminy, ani państwo, ani Muszyna, ani Krynica, ani jakiekolwiek uzdrowisko, sami tego nie udźwigniemy. Oczywiście zabiegamy o różnego rodzaju programy i całe szczęście, że one się pojawiają, bo gdybyśmy to chcieli zrealizować z własnych środków, jak kiedyś to robiły gminy, to było to dzisiaj, w dzisiejszych warunkach prawie, że niemożliwe. Stąd też chciałbym podkreślić państwa wysiłek, że poszliście w tym kierunku, że poszliście w kierunku rozwiązań, które są drogie, które niekoniecznie są do końca społecznie akceptowalne, które no, trzeba wykonać ogromny wysiłek, żeby uświadomić społeczeństwu, że wymiana tego kotła, który szkodzi wszystkim, czyli to powietrze szkodzi wszystkim, jest niezwykle kosztowna, ale to się nam w pewnym momencie, w pewnym etapie opłaci. To się nam wszystkim po prostu opłaci. Proszę państwa, otrzymujemy, jak to mówią, w pewnym etapie różnego rodzaju nagrody. Ja raczej jestem zwolennikiem otrzymywania nagród w trakcie, kiedy ktoś coś realizuje i dochodzi do pewnego momentu, niż wtedy, kiedy coś wykonał. Dlatego, że jakakolwiek nagroda to jest w trakcie realizacji programów trudnych, to jest pewnego rodzaju zachęta, to jest również dostrzeżenie, że realizuje się konkretny program, bo kiedy już jest to wykonane, zrealizowane, no to w zasadzie każdy zapyta, no tak, no dostaliśmy rzeczywiście, ale nic to w sumie nie daje. Także wydaje mi się, że tu wnikliwość kapituły była bardzo istotna, bardzo ważna, bo przecież nie będziemy kryć, że w wielu uzdrowiskach mamy przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. W wielu, nie tylko u państwa. Ale został wdrożony program, bardzo ważny program, bardzo istotny program i myślę, że na samym końcu osiągniecie te cele. Nie ma się co wstydzić czujników. Ja je mam. Ja publikuję dane w Muszynie i nie obawiamy się publikowania tych danych. No co znaczy mamy, jak to mówią, stłuc przysłowiowy termometr i powiedzieć, że nie mamy zanieczyszczenia, bo nie mamy czujników. Macie stacje, będą czujniki, są czujniki. To warto po prostu pokazywać i warto pokazywać, jaki skutek się osiąga, czyli jaką redukcję się osiąga, bo to jest niesamowicie ważne. Proszę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Rabka, Krynica, Muszyna troszkę mniej, ale wiele innych miejscowości górskich jest położonych w takim obszarach, że jest te zadania niezwykle trudno realizować. My nie mamy przewietrzenia jak Sopot, jak Kołobrzeg, jak Świnoujście. Oni nie mają problemu, oni nie muszą robić w tym zakresie prawie że nic, bo ten system przewietrzania, to co jest, co natura im dała, otworzyła im inne możliwości. My tą walkę musimy prowadzić nie tylko w swojej gminie, ale w otaczających również miejscowościach, bo powietrze nie zna granic i bardzo często jest tak, jak chociażby tutaj nawet startujące w tym konkursie Goczałkowice, że ich Śląsk dostarcza im zanieczyszczenia, mimo że u siebie mają wszystko. No i co z tego? Muszą, nie dość, że wykonują gigantyczną pracę własną, to muszą jeszcze przekonywać innych. Także przede wszystkim chciałbym pogratulować nagrody oczywiście, bo to jest istotne, ale pracy, którą żeście wykonali, bo to wydaje mi się, że ta praca naprawdę zasługuje na uznanie i mam nadzieję, że
też ta nagroda, to dostrzeżenie tego waszego wysiłku pomoże wam na kontynuację tych prac, które rozpoczęliście. Natomiast wiem też, że państwo podejmujecie uchwałę, która no, będzie zmierzała do tego, że oczekujecie wsparcia jako Stowarzyszenie Gmin. Na pewno tą uchwałę podejmiemy w sensie wsparcia w tych czynnikach, które no, już są poza województwem małopolskim, ale i w województwie małopolskim, czyli w rządzie czy na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, żeby przede wszystkim tworzyć różnego rodzaju programy pomocowe, które są nam absolutnie niezbędne. Jeszcze raz gratuluję panie burmistrzu, gratuluję państwu radnym, gratuluję społeczeństwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę o zabranie głosu przedstawicielki alarmu smogowego. Dobrze. Dzień dobry państwu. Ja spokojnie mogłabym się podpisać pod moim przedmówcą dwoma rękami. Naprawdę może zacznę od tego, że też gratuluję przede wszystkim działań i jako drugie miejsce, które gratuluję, to oczywiście nagrody, ale działania są tutaj najważniejsze. Chciałabym może trochę wytłumaczyć działania Polskiego Alarmu Smogowego, bo ten negatywny przekaz, który pokazuje się w mediach, to właśnie to, że my mówimy o problemie głośno, a to niestety przebija się mocno w mediach, ale nie chcemy zapominać o problemie, mówimy o tym nie na zasadzie takiej, że chcemy państwa piętnować, tylko chcemy pokazywać problem, chcemy o nim rozmawiać i chcemy go po prostu naprawić. Rabka jest tutaj doskonałym przykładem, że działania przynoszą efekty, że społeczeństwo będzie w przyszłości mogło oddychać tu u państwa czystym powietrzem i to najmłodsze pokolenie będzie mogło państwu po prostu podziękować. Te jeszcze przed państwem oczywiście uchwała lokalna antysmogowa, także myślę, że tutaj oczywiście, że to są bardzo trudne dla państwa decyzje do podjęcia. Nie wszystkim te zapisy będą się podobać, natomiast proszę pamiętać, że osobom, którym naprawdę zależy na czystym powietrzu i na czystym środowisku, naprawdę nas jest więcej, może nas nie widać, ale naprawdę chcemy dbać o swoje rodziny, chcemy dbać o swoich najmłodszych i to powietrze, którym oddychamy, jest dla nas równie ważne. Dlatego jako tutaj przedstawicielka akurat Polskiego Alarmu Smogowego mogę obiecać, że jeżeli będą jakieś działania, w których możemy państwa wesprzeć, zawsze można na nas liczyć, zawsze chętnie pomagamy z samorządom, które widać, że faktycznie podejmują tą rękawicę i będą walczyć o czyste środowisko i tutaj jak najbardziej będziemy państwa wspierać, jak tylko możemy. Także ja z tego miejsca bardzo dziękuję za możliwość tutaj powiedzenia chociaż tych kilku zdań i przede wszystkim za wsparcie pana burmistrza i bardzo jeszcze raz gratuluję nagrody. Dziękujemy bardzo. I jeszcze pan Robert chciał zabrać głos. Z tamtego miejsca, bo to króciutko chciałem tylko jako w imieniu radnych podziękować wszystkim tutaj, nie tylko tutaj, którzy przyczynili się do poprawy, jakby powiedzieć, albo pomocy w poprawie naszego, jakby powiedzieć, powietrza. I z drugiej strony kapitule, która doceniła te nasze wszystkie działania w tym kierunku. A jak ważne jest powietrze, to chciałem wam tylko króciutko nadmienić, tu burmistrz może potwierdzić. Była realizacja dużego programu w Sopocie, tam akurat, i to stowarzyszenie przyjechało również do nas. I ten pan, który przewodniczy jakby temu stowarzyszeniu, pierwsze pytanie zadał, słuchajcie, a jak u was jest z powietrzem? Bo on chce tu zainwestować ogromne pieniądze, jakieś tam swoje ten. I pierwsze jego pytanie to było o jakość powietrza, bo mówi, ja nie znajdę inwestorów i pieniędzy, jeżeli nie będę miał, jakby powiedzieć, zapewnienia, że tu będzie czyste powietrze. Cały ten program przesłałem, opracowując z panem Staszkiem do tego stowarzyszenia, zaakceptowali, nawet dziś miałem telefon, że dalej podtrzymują tą sprawę i na pewno to dzisiejsze spotkanie również będzie jakimś takim wyznacznikiem albo punktem pomocy w realizacji tego stowarzyszenia, żeby przyciągnąć inwestorów tu w nasze miejsce. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz wszystkiego. Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę o zabranie głosu pana senatora Pęka.
Proszę Wysokiego Prezydium, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zwłaszcza drodzy goście. Proszę Państwa, ja w podwójnym, że tak powiem, znaczeniu, bo po pierwsze jako mieszkaniec Rabki już od kilkunastu lat, a po drugie, że obecnie nie parlamentarzysta, ale radny wojewódzki, przewodniczący Komisji Rolnictwa i wiceprzewodniczący Komisji Środowiska. Dlatego po pierwsze, panie burmistrzu, na pana ręce, panie przewodniczący, na ręce rady, serdeczne gratulacje za to poważne osiągnięcie. Ta nagroda to jest kwestia pewnego symbolu, który dzisiaj jest nie tylko bardzo modny, ale potrzebny. To jest wyraz uznania za to, coście zrobili. I od razu muszę panu dowalić po raz kolejny. Tyle razy mówię, że taki sukces musi być poważnie nagłośniony, bo to jest wielki sukces rady, zarządu, tych ludzi, którzy władczo sprawują tutaj kontrolę nad sytuacją. A to trzeba po prostu umieć sprzedać. Powinna tu być Kronika Krakowska, powinno być radio. Można to było załatwić, bo to naprawdę jest duży sukces dla Rabki. Jeszcze raz serdecznie gratuluję jednocześnie. Proszę Państwa, kilka tylko uwag takich. Co do kapituły, no to również gratulacje, żeście uznali to działanie Rabki, bo tu sytuacja jest szczególnie trudna. No Rabka, co tu dużo mówić, jest środowiskiem intelektualnie mocnym, ale biednym, więc te działania, które były tu podejmowane, gdyby trzeba było wyznaczyć większe środki własne, byłyby niemożliwe. Zatem tylko upór, determinacja i zrozumienie tego, o co chodzi, spowodowało, że sytuacja się poprawia, no bo pamiętam, jak tu pierwszy raz w pierwszym roku wyjrzałem z górki na Rabkę, to taki piękny brązowy smog się roztaczał. Dzisiaj ten smog jest znacznie rzadszy, chociaż oczywiście jeszcze występuje. I tu zwracając się do Wysokiej Rady, proszę Państwa, i do zarządu. Rabka, jeżeli by straciła status uzdrowiska, to stanie się, za przeproszeniem, biednym środowiskiem, który może nawet prawa miejskie stracić w przyszłości. Więc status uzdrowiska jest jednym z kluczowych elementów, który Rabka musi utrzymać i w tym kierunku Rabka idzie. Druga kwestia. Proszę Państwa, tu zwracając się do szefa kapituły i do gości, polityka państwa w tym zakresie jest w tej chwili dużo korzystniejsza niż onegdaj. Jest specjalny program dla gmin uzdrowiskowych i ten program teoretycznie pozwala na uzyskanie dużych środków. Dużych środków. Trzeba się oczywiście o nie umiejętnie starać. Wiem, że pan burmistrz i radni tutaj odpowiednie działania podejmują i myślę, że będą tego pozytywne skutki, bo przecie rzeczywiście to środowisko człowieka no, musi być oczkiem w głowie nas wszystkich. Z jednym tylko zastrzeżeniem, że o ile dbanie o środowisko, jak to powiadają, zaprawne, godne, to i sprawiedliwe, o tyle opowieści o tym, że możemy walczyć z klimatem tam w rejonie planety i dalej, no to jest najdelikatniej mówiąc, nie chcę tu zbyt ostrych słów używać, zbliża się do utopii. Jednocześnie Polska jest w tej chwili w stadium takim, że władza państwowa wydała ponad 100 miliardów złotych na walkę o czystość powietrza. Nigdy w historii Polski czegoś takiego nie było i ludzie powinni o tym wiedzieć. Jeszcze raz, panie burmistrzu, serdeczne gratulacje, podziękowanie dla kapituły, która podjęła taką decyzję. To jest dobry krok w odpowiednim kierunku i te działania trzeba będzie w sposób racjonalny, nie wylewając dziecka z kąpielą, kontynuować. Myślę, że jeszcze trzeba to sprzedać umiejętnie, panie burmistrzu, bo rada i zarząd dużo więcej robi, niż ludzie o tym wkoło wiedzą nawet tu, w Rabce. Wszystkiego dobrego życzę. Jeszcze raz dziękuję za to wszystko. Dziękujemy bardzo.
Wobec wyczerpania tematyki punktu drugiego, a jeszcze oczywiście proszę o zabranie głosu burmistrza Kazimierzy. Najpierw dwa słowa. Ja od 20 lat, prawie 30, schodzę z Turbacza na Kowaniec i czasami do Rabki. Teraz będę częściej schodził do Rabki z Turbacza. I to nie sam, z dużą grupą. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna kapituło, szanowny panie prezesie, szanowni radni. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za wyróżnienie i za to, co dzisiaj tutaj nas spotkało. Chciałem zauważyć i przypomnieć to, co pan prezes powiedział, bardzo ważne, pan chyba też z kapituły, że ważne są te nagrody, wyróżnienia w trakcie pracy. Dla nas w Kazimierzy Wielkiej, gmina typowo rolnicza, w momencie, gdy została zlikwidowana cukrownia, jedną alternatywą właśnie stała się odkryta woda siarczkowa, utworzenie uzdrowiska. I to jest ta alternatywa, którą z determinacją chcemy kontynuować. I takimi dwoma momentami właśnie w tych działaniach, to było przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Znaleźliśmy się w zacnym gronie. To dało nam takiego powera, impulsu. No i teraz to wyróżnienie, które w imieniu swoim, tutaj moich współpracowników Rady Gminy chciałem podziękować i zaprosić państwa do Kazimierzy Wielkiej, być może na wiosnę, na odkryty basen siarczkowy, który jest na ukończeniu. No i to będzie ten już krok, bo w tej chwili mamy status strefy uzdrowiskowej. Także troszeczkę zostaliśmy na kredyt przyjęci, za co panie prezesie i wszystkim całemu zarządowi dziękuję, ale myślę, że już wkrótce. Jesteśmy w trudnym momencie, jak większość samorządów, wojna na Ukrainie, inflacja, wcześniej pandemia, ale myślę, że przy takim pomocy i takim dobrym towarzystwie sobie poradzimy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na święta i na Nowy Rok. Dziękujemy bardzo. I wobec wyczerpania tematyki punktu drugiego ogłaszam 5 minut przerwy.
Panie Marku. Ogłaszam koniec przerwy i wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad, czyli podjęcie uchwały na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie apelu w sprawie wsparcia gmin uzdrowiskowych w ambitnej polityce ochrony powietrza, tak aby spełniały one między innymi wymogi wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. To jest projekt numer 100. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Wczoraj na komisji uzdrowiskowej Opinia była pozytywna i został wprowadzony jeden punkt dodatkowo. Został zmieniony jeden, znaczy dodatkowo wprowadzony jeden punkt. Ja może nie będę czytał całej tej uchwały, ale przeczytam tylko uzasadnienie. Gmina Rabka Zdrój z uwagi na posiadany status uzdrowiska zobowiązana jest do realizowania ambitnej polityki ochrony powietrza, tak aby spełnić między innymi wymogi wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Gmina dostrzegła problem regularnych przekroczeń poziomów zanieczyszczeń, w tym pyłów PM10 i benzoalfapirenu, i dlatego wystąpiła do Sejmiku Województwa Małopolskiego z prośbą o wprowadzenie na swoim terytorium lokalnej uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik jako uchwała numer 45/625/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze gminy Rabka Zdrój ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Jednak zważywszy na obecny stan, w jakim znajduje się sektor energetyczny, uważamy, że właściwie właśnie w tym okresie, zwłaszcza gminy uzdrowiskowe, powinny być wsparte systemowo, organizacyjnie i finansowo przez władze kraju oraz województwa. Wsparcie takie przyczyni się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale uzyska poparcie społeczne dla ambitnej polityki ochrony powietrza. To jest uzasadnienie do pierwotnej wersji uchwały, ale jest jeszcze zmieniony ten jeden punkt i też chciałbym przeczytać uzasadnienie, tylko że kurczę, gdzieś mi to się zawieruszyło. O, dziękuję bardzo. I uzasadnienie. Na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej 15 grudnia radni wprowadzili autopoprawkę do projektu uchwały BRM.6.100.2022 za zgodą projektodawcy. Polegają na wprowadzeniu dodatkowego punktu w paragrafie 1 ustęp 1 o brzmieniu: wspomaganie użytkowników pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania budynków poprzez zniesienie limitów na zużycie energii elektrycznej dla tych urządzeń, w szczególności w uzdrowiskach. Pozostałe punkty uległy przesunięciu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Głosowało 10 radnych, wszyscy byli za. Projekt uchwały został przegłosowany i przechodzi do realizacji. Wobec wyczerpania punktu trzeciego przechodzimy do punktu czwartego, zamknięcie sesji. Zamykam posiedzenie 59 sesji 8 kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję bardzo.